Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś moja rodzinka zażyczyła sobie sałatkę z brokuła. Więc dzisiaj serwuję sałatkę z brokuła z dodatkiem tortellini. Oczywiście polecą tutaj jeszcze inne fajne dodatki, no ale oczywiście pierwsze skrzypce gra tutaj brokuł. Tak więc zaczynajmy. Do gotującej się wody. Oczywiście zacznę od ugotowania tortellini. Wsypuję łyżeczkę soli i tortellini. U mnie tortellini z soczewicą. No i oczywiście teraz gotuję do miękkości, ale nie rozgotujmy, ugotujmy tortellini al dente. Wiecie, ono nie może być rozgotowane. A ja już działam z brokułem. Oczywiście brokuł wcześniej umyty. I teraz oddzielam różyczki. Woda do przygotowania brokuła już wrze, tak więc wsypuję jedną łyżeczkę cukru i taką płaską łyżeczkę soli. I przekładam brokuł. I teraz brokuła będę gotował około 5 minut. Wiecie, on musi być delikatnie chrupiący. Nie może być rozgotowany, ponieważ straci swój kolor. No i po prostu będzie niesmaczny. Tak więc od tego momentu 5 minut. Brokuł jest już ugotowany, więc teraz jak najszybciej przełóżmy go do lodowatej wody. Dzięki temu zachowa swoją chrupkość i nie straci koloru. Ale woda musi być naprawdę lodowata. Najlepiej z kostkami lodu. Tortellini mam ugotowane, oczywiście al dente, więc teraz pobiegnę odcedzić. Teraz mogę powoli zacząć przygotowywać pozostałe składniki. Mam tutaj pomidorki koktajlowe, taką dość porządną garść. I pomidorki kroję tylko na pół. No chyba, że mamy jakieś większe pomidory, no to pokroimy je w kostkę. Skoro mamy pomidorki, bardzo fajnie się w tą sałatkę wkomponuje ogórek kiszony. Oczywiście ogóry kiszone własnoręcznie. I ogórka kroję w kostkę. Możemy tutaj podjadać. Teraz do pojemnika docelowego, w którym będę mieszał sałatkę, przekładam tortellini, chociaż ono jeszcze nie zupełnie ostygło, ale za chwileczkę ostygnie. I teraz przecedzam brokuła. Poczekam, niech ta woda jeszcze delikatnie ścieknie. Wiecie, ona w tej sałatce nie jest nam potrzebna. Teraz pokroję sobie jeden ser feta. I ser kroję taką dość drobną kostkę. Makaron przestygł, tak więc wielkimi krokami zbliżamy się do finalizowania przepysznej sałatki. Teraz brokuł. Jedna puszka kukurydzy. I przekładam ogóry z pomidorami. No i oczywiście tutaj nie może zabraknąć aromatycznego sosu. Tak więc działajmy teraz z sosem.
do miski. Wrzucam 2 łyżki majonezu. Trzy łyżki jogurtu greckiego. Oczywiście, jeśli nie macie jogurtu greckiego, może być jogurt naturalny. Zioła prowansalskie. Będzie fantastyczny aromat. Świeżo utarty pieprz. I przeciskam 2 ząbki czosnku. No i teraz wystarczy to tylko wymieszać i zalać sałatkę. I teraz dobrze wymieszajmy składniki. I za chwilę na to jeszcze serfeta. No i teraz poukładajmy ser. Wiecie, uwielbiam ten serfeta, chociaż zawsze jestem umazany. No i oczywiście teraz nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Wiecie, no, co ja wam mogę tutaj powiedzieć? Po prostu przepyszna. Jeszcze wam dopowiem, pewnie zauważyliście, że ja już nie dodawałem soli, ale to ze względu na to, że tortellini było solone i brokuł również, tak więc z solą nie ma co przesadzać. Poza tym przepyszne, bajka, można by podjadać i podjadać. Tak więc kochani, jeśli się podobało, działajcie, życzę wam smacznego i do zobaczenia.